Szymanowie Dzień Poezji. Każda uczennica, nauczyciel lub siostra dostanie babeczkę, którą robiła klasa pierwsza gimnazjum, zapowiedziany wierszyk. Również dostanie za to cytat jakiegoś sławnego pisarza lub poetki. Z tyłu za nami widzimy tablicę, na której zamieszczone są szymanowskie limeryki, czyli absurdalne wierszyki wykonane przez klasę pierwszą G. Widzimy również nasze zdjęcia. Na tej tablicy widzimy wiersz Wisławy Szymborskiej. Co tydzień będzie on się zmieniał na wiersz innego poety. Poeta. Kto to taki? Na tej tablicy zamieszczone są zdjęcia sławnych poetów. Podsumowałyśmy tu, kto to poeta. Zaraz zacznie się przerwa i przystąpimy do akcji rozdawania babeczek za wiersze. Wanda Chotomska, autoportret. Matejką to ja nie jestem. Malować nie potrafię i bardzo kiepsko niestety wychodzą mi fotografie. Choć pstrykam z wielkim zapałem, zawsze pękają klisze. Więc może lepiej będzie, jak ja się nie namaluję, ani nie sfotografuję, tylko po prostu opiszę. Dobrze, to babeczkę za to dostanę? Tak. Ale siostra może się to zabawić. Ale to później. Proszę. W głuchej puszczy przed chatką leśnika rota strzelców stanęła zielona. A u wrót stoi straż pułkownika. Tam w izdebce pułkownik ich kona. Związek zbiegły się ludy wieśniacze. Był to wódz wielkiej mocy i sławy, kiedy po nim lud tak prosty płacze i o zdrowie tak pyta ciekawy. Adam Mickiewicz, pan Tadeusz, księga druga, fragment. Byłam ja w Peterburgu. Nie raz, oj, nie dwa razy. Miłe wspomnienia, wdzięczne przyszłości obrazy. Co za miasto! Nikt z panów nie był w Peterburgu? Chcecie może plan widzieć? Mam plan miasta w biurku. Latem świat petersburski zwykł mieszkać na daczy. To jest w pałacach wiejskich. Dacza wioskę znać. Stoi na stacji lokomotywy. Ciężka, ogromna i pod niej spływa. Pusta oliwa. Stoi, sapie, dyszy i dmucha. Żar zrażbionego i brzucha bucha. Buch jak gorący. Uf jak gorący. Puf, jak gorąco. Laskotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka, niedługa. Niedługa, nie krótka, lecz sam raz. Zaśpiewaj, koteczku, jeszcze raz. Denerwuje się pan Słowik. Już prawie 12:00. A tu pani Słowikowa wciąż nie wraca z miasta. On już sprzątnął, pozamiatał i pościerał górze. Lśni czystością całe gniazdo. Jedwa, niezbyt duże. Czas najwyższy, by się wreszcie zabrać do obiadu. A tu pani Słowikowej ciągle ani śladu. Co tu robić? Co gotować? Rozpacz go ogarnie. Wczoraj byli wróbelkowie i pusta spiżarnia. Odkrywająca, uczytel paliwiająca, na wysokich kabłkach, arytmetyka w rukach. Wyzywaj tu czynnicę, rozkaże mi wsiu tablicę,
Дважды один не знай, дважды два не знай, дважды три не знает. Вот такая ученица получила единицу. За вчерашние дела получила три кола. Shakespeare, sonnet 119. What potions have I drunk of silent tears, distilled from an index for us halluthin? Applying fears to hopes, and hopes to fears, still losing when I saw myself to win. What wretched terrors have my heart committed, whilst it hath brought itself so blessed never? How have my eyes out of their spheres been fitted, in the destruction of this maddened fever? Oh, benefit of ill, now I find truth. Dzik jest dziki, dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo szybko zmyka. Mam 3 latka, 3,5. Sięgam głową ponad stół. Mam fartuszek z muchomorkiem, do przedszkola chodzę z workiem. Dziękuję. Idzie Grześ przez wieś, worek piasku niesie, a przez dziurkę piasek ciurkiem sypie się za Grzesiem. Piasku mniej nosi, lżej cieszy się głuch ptasek, do domu wrócił, worek zrzucił, ale gdzie ten piasek? Idzie Grześ przez wieś. Off my eyes, I'm exposed, and it's no fear.